Witam. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co wybierze ChatGPT z dostępnych gier na rynku na konsolę PlayStation 4. Bez zbędnego gadania wchodzimy na stronę ChatGPT, wpisujemy: poleć mi jedną mało znaną grę w wydaniu pudełkowym na konsolę PlayStation 4. Jak widzimy, chat polecił nam grę The Sexy Brutal. Szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszę ten tytuł. Wchodzimy na Allegro i sprawdzamy, czy są jakieś dostępne sztuki. Mamy dostępne dwa egzemplarze, oczywiście bierzemy ten tańszy. Klikamy na aukcję i zobaczmy, co tutaj mamy. Gra sprawna w 100%, język angielski, pudełko i płyta w stanie bardzo dobrym. Nie widzę tylko informacji, czy okładka jest po angielsku, ale miejmy nadzieję, że tak będzie. Wszystko wydaje się być spoko, tylko chłopie, ta cena... Chłopie, coś ty zrobił, a on mówi przepraszam. Dobra, miejmy nadzieję, że gra będzie warta tych pieniędzy. Zamawiam i pozostało już tylko czekać na paczkę. Teraz to, co najlepsze, czyli unboxing paczki. Oczywiście gra zapakowana jak należy, za to bardzo duży plus dla sprzedającego. Po całkowitym rozpakowaniu przyjrzałem się dokładnie okładce i mamy tutaj język angielski, a więc jest bardzo dobrze. Pudełko również bez żadnych ubytków, a sama płyta posiada jedynie kilka drobinek kurzu na powierzchni. Teraz pora na najważniejszą część, czyli testy. Płyta ląduje w napędzie, instalacja, aktualizacja i zaczynamy. The Sexy Brutal to nietypowa gra przygodowa stworzona przez studia Cavalier Game Studios i Tequila Works. Gra została wydana w 2017 roku na platformy takie jak Microsoft Windows, PlayStation 4 i Xbox One. Jej nietypowy tytuł nie odzwierciedla w pełni charakteru gry, która jest mieszanką gatunków takich jak przygodówka, zagadka, thriller i horror. Fabuła gry obraca się wokół niezwykłego luksusowego kasyna nazwanego The Sexy Brutal, gdzie gracze wcielają się w postać Lafcadio Bowna, znanego również jako The Marquis. Bohater ten odkrywa, że każdego wieczoru w kasynie dochodzi do serii tajemniczych morderstw, a on sam jest w stanie przeżywać ten sam dzień wielokrotnie, jak w klasycznym filmie Dzień Świstaka. Gra opiera się na nietypowym mechanicznym aspekcie czasu rzeczywistego, który wymaga od gracza obserwacji i planowania. Bone musi eksplorować różne pomieszczenia i obserwować interakcje postaci, aby odkryć motywy i środki, jakimi posługują się mordercy. Kluczowym elementem jest zdolność cofania czasu, co pozwala graczowi unikać śmierci i popełniania błędów podczas rozwiązywania zagadek. Podczas swojej podróży Bone spotyka innych więźniów kasyna, z którymi musi współpracować, aby odkryć tajemnice tego miejsca i powstrzymać krwawe wydarzenia. Gra jest nasycona tajemniczym klimatem, a jej narracja jest złożona, prezentując graczom intrygujące historie postaci i powiązania między nimi. The Sexy Brutal zdobyła uznanie za oryginalny pomysł, ciekawą fabułę i unikalny styl artystyczny. Gra wymaga kombinacji myślenia logicznego, obserwacji oraz zdolności dedukcji, co przyciąga graczy poszukujących nietuzinkowych doświadczeń w świecie gier przygodowych. Metacritic przyznał The Sexy Brutal 83 punkty ze 100 dostępnych. U mnie gra ląduje do szuflady, gdzie zajmie miejsce wśród skromnej kolekcji. Co sądzicie o zakupie gier z pomocą ChatGPT? Zapraszam do komentowania i do zobaczenia w następnym odcinku.